Siemaneczko moi drodzy, jako że jest niedziela, to dzisiaj wyskakujemy sobie do Anglii i będziemy sobie tutaj, zrobimy zasiadeczkę na leszczyka. Dawno nie byłem tutaj, nie łowiłem tu małych ryb, także dzisiaj sobie właśnie połowimy leszcze. Miejscóweczka, na którą się udam, to jest, jesteśmy oczywiście tutaj, idziemy sobie w prawo i mam nadzieję, że w ogóle coś tutaj dziabniemy, nie? Zobaczymy, jak będą brały. O, jest tutaj bliziutko. Od razu mamy pomościk. Przewiniemy sobie tylko na jakąś może ładniejszą pogodę. O, na godzinę 13. No, od razu lepiej, zdecydowanie. Że rozstawiamy sobie tu nasz sprzęcik. To, co mamy uzbrojone, no to wędki gruntowe, oczywiście mocne kije mam, nie zmieniałem na te słabiutkie zestawy, tylko żeby się lepiej bawić, ale dzisiaj przyszliśmy w konkretnym celu. Mamy zamiar złowić po prostu rybę i tutaj mamy tak ochotkę. Na drugim mamy czerwone robaki, zobaczymy jak na to będzie, chociaż może wiecie co, założymy sobie rosówki, czyli mamy ochotkę, rosówki i dwa razy groszek na wątkach karpiowych, no bo już ich nie zmieniałem, także zobaczymy, jak to będzie szło. Haczyki oczywiście malutkie, jedyneczki. Liczę, że będzie dobrze, że będzie dobrze. Zaraz tutaj wszyscy widzę, karpiarze siedzą, karpie cisną, a my tutaj na leszczyka, nie? No, jest pierwsze branie na groszek, co prawda. Ale poszedł. No, raczej to nie będzie leszcz, tylko mały karpik. Tak jest, malutki albinosik nam się trafił. No zobaczymy. A rosóweczkę, no to może być coś lepszego. Albo przynajmniej coś, co nas interesuje. Teraz jeszcze sobie zobaczę. Niech tylko przestanie brać. Jakie mamy przynęty tutaj spinningowe. Żebyśmy coś na spinning jeszcze tu porzucali. Małego. Zobaczylibyśmy, czy tu klęń siedzi może. Nie wiadomo. Dobra, co my tutaj mamy za rybkę? Maleństwo to na pewno karaś. Medalowy karaś, proszę bardzo. Że na 50. poziomie też można się nieźle pobawić. Dobra, nie ma brania, zobaczmy. Co my tutaj możemy na tego spinninga założyć całego? Czy my tu mamy jakąś delikatną przynętę? O, mamy 7 gram blaszkę wąską. Czekajcie, zobaczymy, czy jeszcze coś mamy. Obrotóweczkę mamy malutką. O, zobaczymy sobie tego. Blaszka pojedyncza, nano, to porzucamy sobie tutaj jeszcze w międzyczasie trochę spinningiem, jako że mamy ręce wolne.
No tutaj gryzą te rybki. Na razie co tu chyba rosóweczka tak. Nie, ochotka. Na razie najlepsze brania mamy na ochotkę. Rosówka w ogóle. Nic się nie dzieje, milczy. Uuu, dobra, co tu mamy? Medalowego lina dorwaliśmy, proszę bardzo. Tu będzie pewnie kolejny karpiszonik. Tak jest, co, mały nagłusek? Nie, malutki lustrzeń, dobra. Także mamy karasia, mamy ładnego lina już tutaj na łowisku. No nic, tylko cisnąć dalej. Zobaczymy, co jeszcze nam tutaj wpadnie. Jak na rosóweczkę nic nie będzie, to sobie założymy może jednak te czerwone robaki. Patrzcie, jak wziął. Jaki agresor. Dobry wariat, co? Te małe to lepiej szarpią jak unikatowe karpie tutaj. No dobra, zrzućmy sobie zraz tą blaszką, zobaczymy co tu się dzieje. Kolejne branie na ochotkę. Rosuwa milczy, także chyba zdejmujemy tą rosuwę. Medalowy karaś. Na razie mamy wszystko, tylko nie leszcze, nie? Przyszli na leszcza, a tutaj leszcz się wypiął i nie bierze. Dobra, tutaj to jest ochotka, to ją zostawiamy. O, coś było skubnięcie w tą rosówkę. Może zrobimy sobie troszeczkę, słuchajcie, zanęty, zobaczymy. Mamy tutaj Big Riverina. Zobaczymy, co może tutaj z tego być. Coś jeszcze tutaj zabrałem ze sobą? Zrobimy jakąś taką sobie dziwną zanętę. Aha, nie zrobimy sobie, bo tutaj nic więcej nie kupię. No dobra, to zrobimy sobie samego Big Riverinka sobie zrobimy. Akurat tutaj mam pusty przepis, sobie weźmiemy. Sweet Crucian, Tutti Frutti, a dodajmy sobie może tutaj delikatnie tego z 2%, żeby miał, a dobra, 3% dam. Składniki jakieś mam? O, no to dodamy takie te pierdółki, zobaczymy, których mam 500 gram. No dobra, zobaczymy sobie taką małą zanętę. Jak to się spisze? Akurat rakietę ze sobą mam, co prawda trochę dużą, nie mam mniejszej rakiety ze sobą. No chyba nie mam mniejszej rakiety, a w sklepie tutaj możemy kupić rakietę. Jest, mini rakietka, dobra, to weźmiemy sobie taką mini rakietkę, założymy.
I zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie. Troszeczkę sobie zanęcimy to nasze miejsce. Proszę, co się dzieje? Od razu się na jedzenie rzuciły? Co tutaj mamy? No jest, jest okoń. Nie jest to ryba docelowa. Tutaj kolejny karpik. No dobrze, dobrze. Na razie mała ryba siada, to najważniejsze. Pytanie tylko, gdzie jest nasz leszcz? Zaciąłeś za wcześnie. Dobra, tutaj to się nie będziemy w ogóle tym przejmować. Zacięciem za wcześnie, bo ryba bierze od godziny tutaj i nie bierze. Także wrócimy sobie tutaj. O Jezu, tylko się znajdę. Niech ja znajdę czerwone robaki, jednak zrobimy sobie. Czerwone robaczki. Liczę, że będzie troszeczkę więcej brań na te czerwone robaki. I sobie jeszcze rzucimy z dwie rakiety, no bo jak tutaj? No, czerwony robaczek zaczyna grać. Także jeszcze jedna rakieta i damy im chwilę przerwy. No i dobra. Chowamy kija. I czekamy na jakieś branie. Pod warunkiem, że zanęta zachęci ryby do tego, żeby brały, a nie je zniechęci. Kurczę, bo to też tak może wyjść. Z tymi moimi zanętami to różnie bywa. No. Dobra, poszła żyłeczka, się rusza. Mamy rybę. No jest. Pierwsza łopata. Wpadł młody, to i duży wpadnie, nie? Tak mówią przynajmniej. A czy tak będzie, to zobaczymy. Piszcie w ogóle w komentarzach, jakie wy tutaj macie miejscóweczki. Może ktoś z was ułowił i ma fajnego spocika na tego leszcza. Ja na razie tutaj przyszedłem i to, co łowiłem, to na pewno
pewno tutaj ten unikatowy F1, czekajcie. No, to na pewno tutaj są nagłusy. Gdzieś tutaj miałem, gdzieś tu złoty lin siedział. O, dokładnie, tutaj na pijaweczki złotego lina dorwałem. Z takich fajniejszych miejscóweczek. I bodajże tutaj jeszcze. Na Ochotki właśnie linek też uderzył. Tu w ogóle na środku złowiłem gdzieś szczupaka, nie wiem. Tutaj gdzieś, nie, czekajcie, tutaj. Na raczka. Medalowy szczupak mi wpadł, także też ciekawie. Nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło. Zawsze szczupaki to tutaj gdzieś łowiłem. Na tej rzeczce, a tutaj skubaniec sobie grasował i ryby płoszył. Zróbmy sobie jeszcze z jeden rzut. Zobaczymy, czy coś tu siedzi. Na pewno mały okoń wpadł na Ochotkę, także jest szansa, że i na spinning coś tutaj uderzy. Przyszła w ogóle część moich zamówień, już pierwsze paczki wędkarskie spływają, także dzisiaj przyszło, czekajcie, no ze 140 przynęt gumowych, różne kolorki sobie zamówiłem, także na okonka będzie już czym machać. Na pierwszy taki w ręku wydają się, kurde, zajebiście fajne, mięciutkie. Kolorki mają też spoko, tylko nie mają żadnego atraktora, więc trzeba będzie je czymś tam potraktować. Ale tak to wyglądają naprawdę spoko. Mamy co? Amurka malutkiego, no ale mamy. Więc będziemy testować. Będziemy testować. To chyba akurat zamówienie z tego portalu Shopee przyszło. Także za jakieś śmieszne pieniądze, tam 140 gum chyba i wydałem za to 17 zł bodajże. Bo tam jakieś kody zniżkowe były dla nowych użytkowników, także po zarejestrowaniu się zrobiłem dość spore zakupy, bo strasznie tanio to wychodziło. No, ale my teraz już wracamy tutaj do tych pięknych rybek. Kolejny lin, proszę bardzo. O, szarpnął ładnie. No, no. Co to będzie? Mały karpiszonek. Myślałem, że będzie ładniejszy leszczak. O, i sumisko siadło. No proszę bardzo. To będziemy zaraz mieli tutaj komplet ryb na tym łowisku. Patrzcie, jak się rozkulały. Nie dadzą nawet, kurde, zarzucić.
Jest i kart nagi. No proszę, tarasie siadają. Oho. Znowu zapomniałem dzwonka wyłączyć. Soreweczka. Coś, czego nie zrobiłem wcześniej, zrobię teraz. No, dobra, dobra. Że to mamy załatwione. Ojejciu, to zamoleństwo wpadło. Malusi karasek. Dobra, do siaty, tak jak ostatnio rozmawialiśmy. Wszystko pchamy w sieć. O, ryba uciekła. Usłyszała tylko, że wszystko pchamy w sieć i od razu się spięła. Skurkowaniec mały. Dobra, tutaj te rozsuweczki jednak zmienimy sobie po raz kolejny. Tylko czy ja mam białe robaki? Jakbym miał białe robaki, to byłoby super. Gdybyśmy sobie spróbowali właśnie na białego robaka albo na kastera. No ale to na dobra, na razie rzucimy sobie białego robaka. Jak nic nie będzie brało na białe robaki, to jeszcze tego kastera założymy. To są wszystko przynęty, które są w opisie leszczy tutaj. No na razie, jeden leszczyk to tak, kurde, nie za bogato, nie za bogato. I to jeszcze młody leszczyk, półkilogramowy, no. Największą rybę dzisiaj przykosiliśmy, 4,30. Także można tutaj łowić. Ludzie to już pewnie tu na czacie zwariowali, jak zobaczyli te nasze rybki. Co tutaj agencik do mnie pisze, że on jakiegoś tutaj nagusa dorwał. Ale nie widzę tutaj nigdzie agencika. Nieważne, wyłączymy sobie czacik. Co by nam nie przeszkadzał. Co, może podnęcimy trochę jeszcze? Może za mało tego towaru, albo za dużo znowu? Nigdy nie wiadomo. Ej, cyk. No, coś ładniejszego nam wzięło. Co to będzie? Proszę bardzo. Jaka patelnia siedzi. 2 kilo prawie. Proszę i kolejny leszczyk. Także zaczynają wchodzić nam leszcze tutaj. Przepraszam, nie ta wąska. Tutaj. Także dobrze, dobrze. Wyprawa po unikatowego leszcza już zakończyła się sukcesem. Co mnie cieszy. Zobaczymy, co tutaj jeszcze uda się dorwać. No dobra, siedzi coś mniejszego. Karaś znowu.
Tam mamy karasia. No, jest jakiś wariat. Ze 3 kilo będzie miał. Na spokojnie, żeby się nie zerwał. Proszę bardzo, 2,60. Rzućmy może trochę dalej. 2 metry tam jest głębokości, no ciekawe. Ile my tutaj jeszcze jedną rakietkę mamy, to podrzucimy. Jeszcze jedną zapakuję, czy nie? No dobra, to jeszcze jedną wywalimy. No, na białego robaka spróbuję. Ledwo brania widać na takich drągach, kurde, twardych. Ale siedzi, siedzi kolejna rybka, dobra. Że nie poddajemy się i walczymy. A jednak, kurde, co ta ochotka tu wyprawia. 3/4 ryb na tą ochotkę dorwaliśmy. Co tu idzie? Tu idzie karaś, czy to linek idzie? O, unikatowy hybryd. F1. Hybrydę trafiliśmy tutaj. Także też fajnie, też fajnie. No to markerek od razu stawiamy, dynda się. To akurat dobrze wiedzieć. To sobie zaznaczę, że to mały haczyk. O. No i gitarka. Gitarka, czyli już mamy leszcza, już mamy hybrydę złowioną tutaj w unikacie. To co, czekamy teraz tylko, kurde, na jakiegoś ładnego lina, nie? Na białe robaki nic się nie dzieje, także chyba sobie też tutaj jednak damy tą ochotkę, bo tam są brania, także po co tu kombinować. Ej, czekajcie, jeszcze jest rak krojony. Raczek krojony. Siedział tutaj lin. Dobra, dawajcie, może dorwiemy jakiegoś jeszcze fajnego lina tutaj. Spróbujemy. Suma to bym się nie spodziewał dużego na haczyk 1-0, ale no, znaczy na 1 w ogóle jedyneczkę, nawet nie 1-0. Ale zobaczymy co się uda tutaj jeszcze nam wyciągnąć dzisiaj.
Dawaj. Mamy oko, nie? Tak, dobrze widziałem. Medalowe oko. Ładne bydle się skusiło. Nie no. 3 gramy ponad kilo, no to... Już bydle, już bydle. Zobaczmy, co tutaj siedzi. No myślałem, że na groszek jednak nam siądzie też jakiś kurczę leszczyk. Bo na przykład na łowisku tym w Niemczech groszek się bardzo fajnie sprawdza na leszcze, ale widzę na Anglii niekoniecznie. Chyba tylko z jeden nam maluszek wpadł. No, raczek krojony. Będzie sum? Czy będzie leszczyk? Ten leszczyk, czy będzie linek? Sum. Młody sum tutaj nam uderzył. Zobaczmy jeszcze z jedną rybę, bo już tutaj pół godzinki ciśniemy. Także może jeszcze coś fajnego nam tutaj dziabnie, ale jestem zadowolony, że udało się złowić tego naszego leszczyka, po którego tutaj przyszliśmy. No i do tego jeszcze unikat hybrydy wpadł, także też spoko. Medalowe karasie brały. No karpie wielkości palca. Dawajcie go. Jest kolejny karpiszon. No dobrze, moi kochani. Ja sobie tutaj łowię dalej. Wyniki będą tego połowu na Discordzie. Jak coś fajnego wpadnie, to będę się z wami dzielił. Także dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną na tym wielkim polowaniu na leszcza z Weeping Willow. Który zakończył się oczywiście powodzeniem, no bo jakżeby inaczej. Także leszczyka dorwaliśmy. Wygląda on dokładnie tak, gdzie on jest. Kilo 80. Prawie 50 cm. Także no, ciekawe. Bardzo fajny. No i co? Ja wam daję tutaj wielką piąteczkę dla was. Oglądajcie materiał, jak Rudy ciągnie sznura z Fishing North Atlantic, no bo będzie walka z rybą. Dajcie znać w komentarzach, jak wam w ogóle się podobają. Oczywiście łapeczki w górę. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to bardzo proszę o tą subskrypcję. Bardzo. Bo dużo osób cały czas ogląda, ale bez subskrypcji. Tak jest przynajmniej w statystykach. A to
myślę, że może pomoże w tym kanale w rozwoju dalszym. Może uda się jakieś konkursiki wtedy i tak dalej. Wiecie, im więcej subskrypcji, tym różne firmy patrzą lepiej na kanał i tak jak na początku jakieś gierki po 5 zł nam podsyłali, co wam porozdawałem. No to wiecie, więcej subskrypcji, zwiększa szansa na jakieś darmowe kody i tak dalej, nie? Także to tyle ode mnie. Wszystko w waszych rękach, ja robię to, co mogę najlepiej i staram się jak mogę najlepiej. Także raz jeszcze, bo ja się nigdy nie mogę z wami pożegnać tak szybko. Żółwiczek i widzimy się w kolejnych materiałach we wtorek na live, także bądźcie czujni. Do zobaczenia.